19, Jacek Sobala, dobry wieczór Państwu. Zapraszam na główne wydanie wiadomości. Nie są to standardy demokratycznego państwa, które szczyci się tym, że jest członkiem Unii Europejskiej. ABW zatrzymała posła Romanowskiego, pogarda w natarciu. Polska będzie odpowiadała za nielegalne działania wobec Marcina Romanowskiego. Pan prezydent decyduje o tym, kto jest ambasadorem, kto jest przedstawicielem nie partii, nie rządu, tylko całej naszej ojczyzny. Ze szkodą dla prestiżu Polski zmiana ambasadorów jest przeprowadzana bez porozumienia z prezydentem. Polskę stać na armię 300-tysięczną. Jaka jest kondycja polskiej armii po 7 miesiącach rządów ekipy Tuska? Marazm, zastój, nie ma kontynuacji realizacji umów. Dzisiaj przed godziną 14 ABW zatrzymała posła Romanowskiego. Mamy połowę lipca, więc sezon wakacyjny w pełni. I podczas gdy pan premier bawi z rodziną na urlopie we Francji, w kraju, w uśmiechniętej Polsce, przy wykorzystaniu publikowania tzw. listów otwartych, toczy się spór, czy to, jak potraktowano aresztowanego księdza Olszewskiego i obie panie urzędniczki, panie Urszulę i Karolinę, czy to w ogóle są tortury i czy to można tak nazywać? Okazuje się, że według niektórych poniżanie, odmawianie jedzenia i picia, czy różne prymitywne szykany, jakie spotkały obie kobiety, to jest absolutny standard. Zakończyłoby tę dyskusję chyba wyłącznie to, gdyby któryś z członków rodziny pana premiera był tak potraktowany. Nie wiem, córka, żona, może teściowa, o której pan premier tak często wspomina. Dla urozmaicenia trwa atak na sądy, no bo chodzi o dobro wymiaru sprawiedliwości. Marcin Bakalarski. Dziś doszło do zatrzymania byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Silni panowie wkroczyli do jego mieszkania. To zatrzymanie ma charakter absolutnie nielegalny, dlatego że było skierowane przez prokuratora, który nie jest prokuratorem krajowym. Tam jest bardzo dużo błędów formalnych w tym postępowaniu, które zostały popełnione. Czy wiecie, że bierzecie udział w bezprawiu? Nasza kamera! Policja próbowała usunąć naszego reportera, który znajdował się przed drzwiami mieszkania posła Romanowskiego. Ten do nagrywania należący do naszej stacji. Straty szacowane są na kilka tysięcy złotych. Ej, co się dzieje? Co się dzieje? Co robicie? Co jest? Z chwilą założenia kajdanek posłowi Marcinowi Romanowskiemu i jego zatrzymania doszło do rażącego naruszenia prawa i pogwałcenia prawa międzynarodowego. Tyle gorących głów, krzyczenia o rozliczeniach, napinania się w mediach społecznościowych, a nikt nie sprawdził, że poseł Marcin Romanowski od 23 stycznia 2024 roku ma drugi immunitet wynikający z członkostwa w delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Z tego tytułu poseł posiada immunitet, a także korzysta z przywileju nietykalności osobistej. W przypadku woli pociągnięcia go do odpowiedzialności karnej, zatrzymania i tymczasowego aresztowania, prokuratura była zobowiązana wystąpić do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy o uchylenie mu immunitetu w odpowiedniej procedurze. Potwierdza to nawet oficjalna strona internetowa Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, z którą chyba nikt się nie zapoznał. Minister Romanowski posiada odrębny immunitet od parlamentarnego immunitetu sejmowego. Posiada immunitet w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. Jest to, proszę Państwa, immunitet, który jest niezależny od tego, jak gdyby, krajowego i musi być w odrębnej procedurze zniesiony. To część politycznej wendety prowadzonej przez Adama Bodnara i Donalda Tuska. Polska będzie odpowiadała za nielegalne działania wobec Marcina Romanowskiego. Ja to mówię z pełną odpowiedzialnością jako specjalista spraw człowieka. To zamach na niezawisłość sędziowską oceniają byli wiceministrowie sprawiedliwości. Są haniebne działania obecnej władzy. Proszę pamiętać, że w tle także rozgrywa się kwestia dotycząca odwoływania prezesów i wiceprezesów sądów. Chyba dzisiaj kilkunastu osób z okręgu warszawskiego, w tym tego sądu, który ma rozstrzygać wniosek aresztowy, czyli Sądu Rejonowego na Mokotowie i uwaga, także Sądu Odwoławczego w tym przypadku, którym jest Sąd Okręgowy w Warszawie. On regularnie zawiesza sędziów, którzy mu się nie podobają.
To jest mniej więcej, proszę Państwa, już ponad 100 sędziów w Polsce zawieszonych. Prokuratura zarzuca Marcinowi Romanowskiemu przekroczenie uprawnień dotyczących Funduszu Sprawiedliwości. W marcu zatrzymano księdza Michała Olszewskiego, szefa Fundacji Profeto, która ze środków funduszu budowała ośrodek dla ofiar pomocy Archipelag. Na początku lipca pełnomocnik księdza ujawnił jego relacje do swoich najbliższych, z której wynika, że był nieludzko traktowany. Gdy przyjechaliśmy na dołek, usłyszałem, że o tej porze już nic nie ma, ani kolacji, ani wody. Ubłagałem pół butelki wody z kranu, przyniesionej w butelce, która pusta stała w celi. Rano, kiedy prosiłem, by zaprowadzono mnie do WC, usłyszałem, że masz butelkę po wodzie, lej do niej. W piątek oświadczenie w tej sprawie wydał szef ABW. Zatrzymanie się konwoju na stacji paliw Orlen wynikało z konieczności zatankowania samochodu służbowego. W trakcie tankowania ksiądz Michał O. korzystał z toalety. Odbyło się to z użyciem zastosowanych uprzednio kajdanek pod nadzorem konwojenta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Celem uniknięcia stygmatyzacji zatrzymanego oraz ograniczenia zainteresowania osób postronnych, przed wejściem do budynku stacji paliw kajdanki zostały zasłonięte bluzą. Ksiądz Michał O. korzystał także z możliwości zakrycia twarzy chustą, kominiarką, celem uniknięcia rozpoznania w miejscu publicznym. Pełnomocnik księdza Olszewskiego wystosował list otwarty do ministra sprawiedliwości. Jego zdaniem szef ABW przyznał się do naruszenia artykułu 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Szef ABW przyznał się do zachowań, które dokładnie takie zachowania były oceniane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka jako sprzeczne z konwencją. Przez 60 godzin Michał Olszewski, przez około 60 godzin, nie miał dostępu do pożywienia. Mało tego, mecenas Wąsowski był u niego w PDOZ-cie w Pałacu Mostowskich, ale go nie wpuszczony i on był z żywnością dla księdza Michała i mu nie pozwolono jej przekazać. Jak mówi artykuł 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Nikt nie może być poddany torturom ani nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu. Poza księdzem Olszewskim w sprawie Funduszu Sprawiedliwości zostały zatrzymane dwie urzędniczki, których traktowanie również urąga prawom i godności ludzkiej. Kontrola celi, która odbywa się co najmniej raz w tygodniu, sprowadza się natomiast do wyrzucenia spółek i rozrzucenia wszystkich rzeczy, w tym ubrań, notatek, dokumentów pochodzących od obrońców oraz pozostawienie celi w całkowitym nieładzie i bałaganie. Widać niekłamaną chęć tworzenia takiego spektaklu medialnego, bo sposób zatrzymywania i zarzuty stawiane są po prostu niebywałe. Głównym celem Donalda Tuska w kampanii wyborczej było pokonanie Prawa i Sprawiedliwości. Teraz wydaje się nim być próba wyeliminowania największej partii opozycyjnej z życia politycznego. Marcin Bakalarski, Telewizja Republika. A przed prokuraturą krajową jest nasz reporter Michał Gwardyński. Jak ser Laurence Olivier w filmie Absolwent. Zapytam, czy jest bezpiecznie? Nie, serio. Co tam się dzieje, Michał? W tym momencie w budynku prokuratury krajowej trwa przesłuchanie posła na Sejm Rzeczpospolitej Marcina Romanowskiego. Poseł Marcin Romanowski został zatrzymany około godziny 16 i przewieziony do budynku prokuratury krajowej na ulicy Postępu w Warszawie. Obecny wraz z nim jest mecenas Bartosz Lewandowski. Co ciekawe, dosłownie kilka minut temu prokuratura krajowa wydała oświadczenie, neoprokuratura krajowa, według której to zdaniem immunitet posła Marcina Romanowskiego związany z jego wykonywaniem funkcji w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy jemu nie przysługuje. Więc mamy do czynienia z kolejnym krokiem bodnaryzacji i interpretacji prawa w taki sposób, jak chcą tego koalicjanci 13 grudnia. W tym momencie w prokuraturze krajowej trwają czynności prawdopodobne, że poseł, a także wiceminister Marcin Romanowski zostanie przewieziony na tak zwany policyjny dołek i w przeciągu najbliższych godzin zostanie podjęta decyzja o jego tymczasowym aresztowaniu. Podsumować kondycję polskiej armii po 7 miesiącach rządów ekipy Tuska. Przecież cały czas słyszymy, że nie ma nic ważniejszego niż nasze bezpieczeństwo, więc w teorii powinniśmy się zbroić i odstraszać agresora, a tymczasem stan naszego wojska jest fatalny i jak to dziś opisywał były szef resortu obrony, zamiast zakupów sprzętu, jego następca powołuje emerytowanych generałów z poprzedniej epoki. PiS zorganizowało dzisiaj konferencję 7 miesięcy rozczarowań i niewykorzystanych szans w Ministerstwie Obrony Narodowej. Marazm, zastój, nie ma kontynuacji
realizacji umów, szczególnie ze Stanami Zjednoczonymi czy z Koreą Południową. Są wątpliwości dotyczące zasad finansowania. Nie rozwijają się też kolejne jednostki we wschodniej części naszego kraju. Można to spuentować w ten sposób, że mamy do czynienia z zastojem. Armia 300-tysięczna jest jak najbardziej możliwa do stworzenia. Teraz, obecnie, gdy już nie jestem szefem Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, jestem na emeryturze, dalej podtrzymuję to słowo, dalej to podtrzymuję, gdyż Polskę stać na armię 300-tysięczną i ta liczba 300 tysięcy wzięła się z wielu analiz, zarówno demograficznych, możliwości finansowych, etc. I te wszystkie analizy wskazały, że Polskę stać na armię 300-tysięczną. Oglądają Państwo program Dzisiaj, już za chwilę o nowych faktach w sprawie zamachu na Trumpa, a potem... Niemcy znowu szukają w Polsce taniej siły roboczej. Dzisiaj jest dzień bez telefonu. Znajemy coraz więcej nowych faktów na temat zamachu na Trumpa. Media drobiazgowo opisują różne okoliczności i ten obraz jest niekorzystny dla pracy służb. Dowiadujemy się też, kim były ofiary. O szczegółach Marcin Szewczak. Take a look at what happened. Te sceny wstrząsnęły Ameryką i wstrząsnęły światem. Donald Trump tylko cudem uniknął śmierci. I dla wielu to właśnie cud, że były prezydent, który stał się celem zamachu, wyszedł z tego cało. Gdy zobaczyłam go, jak kładzie się na ziemi, bałam się, że to koniec. Ale gdy wstał, to zresztą możecie zobaczyć mnie na tych zdjęciach. Wiedziałam, że wszystko będzie dobrze. Trumpa uratowały milimetry, ale zagrożenie można było wyeliminować wcześniej. Ludzie alarmowali, że po pobliskim dachu czołga się mężczyzna z bronią, ale służby ewidentnie zlekceważyły zagrożenie, a zamachowiec znajdował się niecałe 120 metrów od stanowisk snajperów i jeszcze bliżej przemawiającego Trumpa. Stałem tuż przy bramie, widziałem tego gościa, jak skakał z dachu na dach. Powiedziałem policjantowi, że tam jest facet na dachu. Nie zareagowali, a za chwilę rozległy się strzały. Oprócz broni zamachowiec miał też w samochodzie ładunki wybuchowe. Strzelał w kierunku Trumpa, ale zabił 50-letniego strażaka z Buffalo, który własnym ciałem osłonił żonę i córki. Jego uśmiech rozświetlał pokój. Od lat był tu wolontariuszem. Ratował życie innych ludzi, narażał własne. Miejsce zamachu na Donalda Trumpa jest teraz miejscem zbrodni. Służby badają motywy zamachowca, który wielokrotnie podkreślał, że nienawidzi republikanów i samego Trumpa. Próba zamachu na byłego prezydenta Donalda Trumpa jest nie do zaakceptowania. To tragedia. Tuż po zamachu Donald Trump na krótko trafił do szpitala. Były prezydent czuje się dobrze. Dziś usłyszał też inne dobre wiadomości. Sąd oddalił zarzuty bezprawnego przetrzymywania przez niego niejawnych dokumentów po zakończeniu prezydentury. Trump nie zwalnia tempa. Ani przez chwilę nie zamierzał zmienić swoich planów. Jest już w Milwaukee w stanie Wisconsin, gdzie jeszcze dziś wieczorem rozpocznie się 3-dniowa konwencja republikanów, na której najpewniej Trump zostanie oficjalnie wybrany kandydatem na prezydenta. Republikanie bardzo się teraz łączą i swoje głośne wsparcie pokazują też afroamerykańscy wyborcy republikanów czy latynosi, którzy będą głosować na republikanów. Wszyscy jednoczą się wokół jednego kandydata. W Milwaukee służby postawione w stan najwyższej gotowości. Po tym jak Trump stał się celem zamachu, gęsto musi tłumaczyć się m.in. Secret Service, służby bezpośrednio odpowiedzialne za ochronę najważniejszych osób w państwie, w tym byłych przywódców. Konwencja to wydarzenie narodowej rangi i przypisujemy mu najwyższy priorytet bezpieczeństwa. Jesteśmy pewni swojego działania i jesteśmy gotowi. Od wczoraj Amerykanie wychodzą na ulice miast, by wyrazić swoje wsparcie dla Donalda Trumpa. Od Nowego Jorku na wschodnim wybrzeżu, przez potężny Teksas. Po słoneczną Kalifornię na drugim brzegu Stanów Zjednoczonych. Cieszymy się, że on żyje. Tak, przeżył. Dosłownie uchronił się przed kulą. Gdyby nie ruszył głową o ten milimetr, kula by go trafiła.
Jego zwolennicy wierzą, że teraz nic już nie zatrzyma Trumpa w wyścigu o Biały Dom. Marcin Szewczak, Telewizja Republika. Donald Trump to wyjątkowo znienawidzony polityk i od lat cel bezwzględnych, brutalnych ataków. Wszystkie te metody odhumanizowania, zrównywania z Hitlerem, odmawiania prawa do obecności w polityce i w ogóle w publicznej domenie dobrze znamy z naszego swojskiego, polskiego podwórka. Pozostaje postawić pytanie, w jakim celu wznoszono ten wrzask o pozbawienie ochrony prezesa PiS-u? Dlaczego odmówiono ochrony Mateuszowi Morawieckiemu? Jako minister Mariusz Kamiński przyznał ochronę Tuskowi, chociaż zgodnie z prawem ta mu wtedy nie przysługiwała. Michał Solarz. W Stanach Zjednoczonych nawoływania do nienawiści nie brakuje. Pojawiały się permanentne ataki słowne wymierzone w Donalda Trumpa, przeprowadzane przez lewicowe organizacje aktywistów antyrepublikańskich, przez celebrytów opowiadających się po stronie prezydenta Bidena i Partii Demokratycznej. Chciałbym uderzyć go w twarz. Kiedy ostatnio aktor dokonał zamachu na prezydenta? Strasznie dużo myślałam o wysadzeniu Białego Domu. Do hejtu dołączają stacje telewizyjne niesprzyjające Trumpowi. Nadal będą musieli wyjść i wpakować kulę w Donalda Trumpa. I co gorsza, politycy z inną wizją świata. Pójdę i zabiję Trumpa dziś wieczorem. To prowadzi do eskalacji wzajemnej niechęci i nienawiści, a od niej do sprowokowania ludzi szalonych. Tylko jeden krok. Bezpośrednio wzywano do przemocy, nawiązywano do historii, używano argumentów, które mówiły bardzo jasno, trzeba go uderzyć, trzeba go zabić. Ja nikogo nie wyzwałam. Niestety również w Polsce mamy do czynienia z falą agresji i hejtu. Przykłady można mnożyć. Ten hejt się wylewał i wylewa każdego dnia z internetu za sprawą nieprzychylnych obecnej opozycji publicystów. Problem ma kraj, który wśród największych problemów na głowie ma problem z głową państwa, która ma problem z głową. Ten hejt pochodzi też od aktorów i celebrytów popierających koalicję 13 grudnia. Tym wszystkim Trumpom, Kaczyńskim, Orbanom, p***onym, rozumiesz, trzeba przypić. Żadnych dialogów chrześcijańskich, żadnego tam, wiesz, rozumienia. Pochodzi też od najważniejszych polityków, którzy przed wieloma laty zapowiadali. Jeszcze jedna bitwa, jeszcze dorżniemy watachy. I każdego 10 dnia miesiąca przy okazji upamiętniania przez polityków Prawa i Sprawiedliwości ofiar katastrofy smoleńskiej dochodzi do takich sytuacji. Skończ na smoleńskie ubóstwa i zabieraj Skody! Aktywistka Marta Lempart na organizowanych przez siebie marszach pod znakiem błyskawicy nie przebierała w słowach. Ci debile, nawet bez pierdoli. Przepraszam bardzo, nie podchodźcie do mnie. I oni się teraz mogą napierdalać buldogi pod dywanem. Trzeba było nację wkurwić. A język wzywający do przemocy przemoc rodzi. I może prowadzić do tragedii, jak w Łodzi 19 października 2010 roku, kiedy w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Cyba, szaleniec, taksówkarz z Częstochowy, zabił działacza tej partii Marka Rosiaka. Michał Solarz, Telewizja Republika. Wprawdzie Bogdan Klich pisał o Trumpie, że to niezrównoważony i nieszanujący demokracji polityk, ale to właśnie senator z Platformy jest najlepszym kandydatem na naszego ambasadora w Waszyngtonie. Tak uważa Tusk i tak sądzi Sikorski. Nie zgadza się z nimi prezydent Duda, więc na razie na tej najważniejszej dyplomatycznej placówce będziemy mieli zamiast ambasadora reprezentację na poziomie charge d'affaires. Za to były ambasador przy NATO Tomasz Szatkowski zapowiedział złożenie pozwu przeciw premierowi. I pomyśleć, że dyplomacja to kiedyś była taka spokojna, enklawa eleganckiej polityki. Konrad Chmiała. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski powierzył senatorowi Bogdanowi Klichowi kierownictwo nad polską ambasadą w Stanach Zjednoczonych bez formalnej akceptacji prezydenta Andrzeja Dudy. Kompetencje prezydenta określa konstytucja, dlatego kancelaria prezydenta utrzymuje, że ambasadorem pozostaje Marek Magierowski. Tak chętnie, szczególnie w kampanii wyborczej, odmieniano słowo konstytucja przez wszystkie przypadki, a dziś jest ogromny problem z jej przestrzeganiem. Można powiedzieć tylko jedno, to pan prezydent decyduje o tym, kto jest ambasadorem, kto jest przedstawicielem nie partii, nie rządu, tylko całej naszej ojczyzny w innych państwach. Klich będzie działał jako szef misji, charge d'affaires,
Jeśli minister Sikorski nie zmieni zdania, w Polsce będą dwa porządki dyplomatyczne, a nasz kraj nie będzie miał ambasadora w Stanach Zjednoczonych. Próba powołania na szefa misji dyplomatycznej w Stanach Zjednoczonych pana ministra, czy byłego ministra Bogdana Klicha, jest działaniem w sprzeczności z zapowiedziami mówiącymi o profesjonalizacji polskiej służby dyplomatycznej. Miały być powoływane osoby z dużym doświadczeniem dyplomatycznym, a tutaj raczej powołana byłaby osoba zasłużona politycznie. Klich znany jest z antypatii do obozu republikanów i Donalda Trumpa. W 2022 roku stwierdził, że były prezydent Stanów Zjednoczonych jest niezrównoważony. Teraz, gdy stara się o funkcję ambasadora w Waszyngtonie, Trump jest faworytem w wyścigu o fotel prezydenta w tegorocznych wyborach. Pamiętajmy, że to przyjaźń z tym niezrównoważonym i nieszanującym demokracji politykiem miała być według PiS gwarantem bezpieczeństwa Polski. Wskazanie na ambasadora, czy też osobę, która miałaby pełnić w imieniu ambasadora pod jego nieobecność funkcję szefa misji, osoby, która negatywnie wypowiadała się o prezydencie Stanów Zjednoczonych, no nie jest najszczęśliwszym rozwiązaniem. Znaczy, ambasador powinien się kojarzyć jako osoba neutralna, jako osoba, która jest gotowa reprezentować interes Polski, ale również być dobrym partnerem do rozmów ze stroną. W marcu minister Radosław Sikorski bez zgody prezydenta odwołał ponad 50 ambasadorów. Jednym z nich był Tomasz Szatkowski, przedstawiciel Rzeczypospolitej przy NATO. Ponadto Szatkowski miał duże szanse na objęcie stanowiska zastępcy sekretarza generalnego NATO do spraw inwestycji obronnych. Zaszkodziła mu rządowa kampania oszczerstw. Jednym z zarzutów miała być rzekoma współpraca z Amerykanami wbrew interesom Polski. Nieprawidłowe obchodzenie się z dokumentami niejawnymi. Kontakty z zagranicznymi służbami specjalnymi. Oczywiście pan premier o tym nie mówi. Nie mówi, że to jest, nie mówi, że cytuję anonimowy donos. Nie mówi, że na moją prośbę te sprawy zostały zweryfikowane. Przecież nie chodzi o wyjaśnienie czegokolwiek. Chodzi o rzucenie podejrzeń. W 2009 roku Bogdan Klich odrzucił projekt modernizacji sił zbrojnych, a jako szef MON był szeroko krytykowany, między innymi za słabą organizację pracy w resorcie, brak wizji rozwoju oraz spadek zamówień dla armii i przypadkowe zakupy. Był jednym z autorów polityki resetu z Rosją właśnie w kwestii bezpieczeństwa. Wspólnota resetowych interesów. Radosław Sikorski jest architektem resetu z Rosją w czasach 2008-2014. Jego wspólnikiem w tych resetowych interesach z Rosją Putina był Bogdan Klich, a patronem politycznym tego przedsięwzięcia tu w Polsce był Donald Tusk. Koalicja 13 grudnia od miesięcy podważa prerogatywy prezydenta nie tylko w kwestii polityki zagranicznej czy prawa łaski. Bez zgody prezydenta odwołano prokuratora krajowego i dochodzi do niewłaściwego obsadzania stanowisk. Konrad Chmioła, Telewizja Republika. Legendarne paragony grozy z nadmorskich smażali to nic. To pikuś w porównaniu z tym, jak drastycznie wzrosły ceny prądu. Ale szukajmy pozytywów. Lokomotywy nadal można kupować po atrakcyjnych cenach, a w sprawie rachunków za energię, no to ciągle jeszcze wszystko przed nami. Nadejdą takie miesiące, że władza jeszcze szerzej otworzy oczy niedowiarkom. Anna Gerke. Polacy borykają się z drożyzną. To efekt zmiany polityki rządu. Zamiast inwestycji i rozwoju jest szukanie oszczędności. Jednym z czynników podwyżek jest wprowadzona w kwietniu 5% stawka VAT na żywność, a od lipca znacznie więcej zapłacimy za prąd i gaz. Jak płaciłem 112-118 zł za mieszkanie w bloku, to przyszła prognoza 158-160 zł. Mi synowie pomagają, bo inaczej byłoby bardzo kiepsko. To źle? To pan Tusk się nie stara o nas, tylko słucha, co mu Bruksela powie. VAT podniesiony od kwietnia tutaj najbardziej wpływa na ten wzrost inflacji do 2,6. To nie producenci, to nie nasi przedsiębiorcy są powodem tejże inflacji. W związku z powyższym trzeba powiedzieć, że za ten odwrócony trend, zły trend wzrostu inflacji w całości odpowiada rząd. Wzrost cen energii elektrycznej to wyższe rachunki za prąd, a drogi prąd oznacza wzrost cen, na przykład za usługi. Dla tych, którzy płacili mniej, czy nie ogrzewali domów energią elektryczną, co oszczędzali, pamiętajmy, że ta oszczędność była też istotna, no tutaj niestety będą wyższe ceny. Żywność, którą kupujemy przecież wszyscy, jest droższa o 2,6% niż rok temu. Aby oszczędzić, wielu Polaków będzie musiało zacisnąć pasa. Najbardziej niepokojąca jest oczywiście zima, kiedy trzeba będzie ponosić koszty ogrzewania gazem. Dla wielu polskich rodzin to będzie bardzo trudny moment, w którym
być może po prostu będziemy w sytuacji, w której wiele domów po prostu nie będzie właściwie ogrzewanych. Eksperci biją na alarm, bo to nie koniec galopującego wzrostu cen. Anna Gerke, Telewizja Republika. Przez lata Niemcy przyzwyczaili się, że mogą patrzeć na Polaków z góry i zatrudniać ich do mycia toalet albo zbierania szparagów. Za rządów PiS-u Polska przestała być dla Niemców rezerwuarem taniej siły roboczej, ale polityka Für Deutschland, jaką prowadzi rząd Tuska, powoduje, że wszystko wraca do poprzedniej normy i Niemcy znowu kuszą nas fantastycznymi, atrakcyjnymi ofertami. Paweł Buch. Na słowo Niemcy my jako Polacy mamy bardzo dużo oczywistych skojarzeń. Jednym z nich jest hasło Ordnung muss sein, czyli porządek musi być. Jednak wbrew pozorom nad terenem właśnie z tym porządkiem jest coraz gorzej. Dziennik Fakt dotarł do ofert pracy skierowanych specjalnie do Polaków. Chodzi o sprzątanie toalet w hotelach. Zakasać rękawy do pracy trzeba również w hotelowej kuchni, a konkretnie na zmywaku. Sprzątania wymagają też apartamenty, które są wynajmowane turystom. Do wypucowania łazienka i kuchnia plus ścielenie łóżek, wytarcie kurzy, odkurzenie i umycie podłogi. To nie pierwsza tego typu cudowna niemiecka oferta dla Polaków. Już wcześniej pojawiły się równie lukratywne propozycje jak zbieranie szparagów czy inne prace sezonowe. Polki bardzo często pracowały w Niemczech jako opiekunki starszych osób. W 2021 roku pojawiła się nawet taka reklama. Nowa Polka dla twojej babci. W odpowiedzi na tę reklamę publicysta Piotr Cywiński w Głosie Szczecińskim wydał specjalne ogłoszenie. Zatrudnię Niemkę do sprzątania domu i wyprowadzania psa. Znajomość języka polskiego mile widziana. A ja całkiem poważnie zatrudniłbym czystą, oczywistą, zdrową Niemkę, jak śpiewał Rosiewicz, no miałaby o tyle łatwiej, że znam niemiecki i rozumiałaby moje polecenia. No jedyna trudność, no to, że mój pies by jej nie rozumiał. Niemiecki rynek pracy jest w coraz gorszej kondycji, dlatego nasi zachodni sąsiedzi starają się pozyskać polskich pracowników. Do Niemiec od lat przybywają nowi migranci z Afryki i Bliskiego Wschodu. Dlaczego więc ci wysoce wykwalifikowani specjaliści nie budują niemieckiej gospodarki? Migranci tam nie pracują. Ani u nas nie będą pracować, ani w Niemczech. My jesteśmy dla nich w ogóle ludźmi do szparagów i do szalek. Przyszedł to zgrządzi sobie od przewidy, że tak będzie. A to jest dopiero ten preludium do tego, co w ogóle on zrobi. Takie będą Rzeczypospolite, jak i ich młodzieży chowanie. Sentencja znana od wieków, jednak nie każdy ją rozumie. Uśmiechnięty rząd Donalda Tuska cofnął obowiązek prac domowych dla najmłodszych uczniów. No tak, po co się uczyć tabliczki mnożenia i zasad gramatyki, skoro można jechać i sprzątać niemieckie toalety. Paweł Głoch, Telewizja Republika. Straszny żar leje się z nieba, ale prawdziwych rycerzy nic nie zastrzyma. Około 1200 rekonstruktorów w historycznych strojach i kilkadziesiąt tysięcy widzów na inscenizacji słynnej bitwy. Tak było w ten weekend. 15 lipca 1410 roku wygraliśmy z Krzyżakami pod Grunwaldem, a potem za Nawałki rozwaliliśmy ich 2-0 na Narodowym. Tam były dwa nagie miecze, a tutaj dwie bramki Milika i Sebastiana Mili. No ten mecz wciąż czeka na swojego Sienkiewicza. To było największe, jedno z największych starć późnego średniowiecza, bo trzeba pamiętać, że w większości bitwy średniowieczne to były bitwy małe, kilkuset zbrojnych, kilka tysięcy zbrojnych. Tutaj według obliczeń współczesnych historyków ta bitwa to jest po jednej stronie ponad 30 tysięcy zbrojnych, po drugiej porównywalna, trochę mniejsza liczba, więc to było naprawdę bardzo duże starcie. Strona krzyżacka, strona zakonna była trochę mniej liczna, ale też liczna i też miała sporą szansę wygrać tą bitwę, co jej się ostatecznie nie udało. Właśnie dziś, 15 lipca, jest dzień bez telefonu. Oczywiście obchodźmy, świętujmy, chociaż była taka czeska komedia pod tytułem Straszne skutki awarii telewizora. Ja wiem, że nie ma co porównywać telewizora z dwoma kanałami ze współczesnym smartfonem. No nie muszę Państwa przekonywać, że gdyby dzieciom na jeden dzień zabrać telefony, to taka katastrofa miałaby wymiar apokaliptyczny. Raz byłem taki głupi, że prawie się odważyłem. Mateusz Nowak. Już dawno przestał służyć tylko do pisania czy dzwonienia. Teraz to choćby GPS, przeglądarka internetowa czy kamera, która pomaga mi zrealizować dla Państwa ten materiał. Niestety niektórym zaczął zabierać zdecydowanie za dużo czasu, dlatego mamy taki dzień jak dziś.
dzień bez telefonu komórkowego. Ale jak to tak bez telefonu? Cały dzień? Dzisiaj jechaliśmy metrem, no i może 5 ludzi, co nie miało telefonu w ręku. A wszyscy z telefonami? A wszyscy klupali na telefonie, no. Nie tylko w metrze. Dużo pani telefonu dziennie używa? Dużo, no. Ile godzin, jak pani myśli? Ojejku. Nie chcę kłamać chyba, ale no pewnie z 6-10, zależy od dnia. Jak wynika z badań, niemal co trzeci Polak korzysta z telefonu co najmniej 3 godziny dziennie. 4 na 5 z nas w żaden sposób nie kontroluje czasu, jaki spędza przed ekranem smartfona. Czasami faktycznie rozsądniej byłoby telefon po prostu odłożyć. Zwykle jednak ułatwia nam życie. I to bardzo. Turyści, zdjęcia robimy. A o to chodzi. Tylko do pracy, robienia zdjęć, korzystania z wiadomości, książek, czytania. Muszę patrzeć na Google Maps. Gdzie iść? Bez telefonu komórkowego nie byłoby jednak tych niezwykłych zawodów. Tak, to Mistrzostwa Świata w rzucaniu komórką. A wracając do dzisiejszego święta, czy jest nadzieja, że nie staniemy się telefonowymi zombie? To może odłoży już pani dzisiaj ten telefon? Muszę sprawdzić jedną rzecz, przepraszam, bo muszę zadzwonić do jednego sklepu, zapytać się, czy mają tam coś, co mnie interesuje, więc zrobię to i odkładam. Dzisiaj będzie ciężko, no ale będę miała to na uwadze, może jutro. Trzymamy za słowo. Mateusz Nowak, Telewizja Republika. Kiedyś Bolek słusznie zauważył, że zostaliśmy oszukani, bo miała być demokracja, a tu każdy mówi, co chce. Ale ostrzegamy, że z żywiołem nie ma żartów i tutaj to owsiakowe rób ta, co chce, ta może się skończyć tragicznie. Jak uprzedzają synoptycy, ekstremalne upały nierozerwalnie niosą z sobą niebezpieczeństwo występowania tak zwanych gwałtownych zjawisk pogodowych. I jak cię nie zaleje deszczem, to tak cię potraktuje gradem o średnicy powyżej 6 cm, że popamiętasz. Dlatego proszę, uważajcie. Aktualnie obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego i drugiego stopnia przed upałami. Najgoręcej będzie w południowej części kraju. W tym regionie temperatury przekroczą 30 stopni Celsjusza. Jutro we wtorek południowy wschód kraju nadal upalny i też temperatura w zasadzie nawet w centralnej Polsce do 35 stopni wskoczy. W związku z tym te upały nadal się będą utrzymywały. Najprawdopodobniej jutro czeka nas najcieplejszy dzień w tygodniu, jednak w środę i w czwartek słońce nadal nie odpuści. Na południu i w południowo-wschodniej części kraju wciąż 30 stopni Celsjusza. Przez to, że będziemy mieli taką wysoką temperaturę, a front, który będzie się przemieszczał, będzie chłodniejszy, jakby za nim powietrze będzie chłodniejsze, znowu spodziewamy się gwałtownych zjawisk, bardzo groźnych burz. Przyjdą one jutro, w drugiej części dnia, od Pomorza przez Polskę Centralną, po Polskę Południową, Opolszczyznę, Małopolskę i Podkarpacie, a w nocy także Lubelszczyznę i Podlasie. Będą to silne burze z opadami deszczu nawet do 60 mm na metr kwadratowy. We wschodniej Polsce można spodziewać się także opadów gradu. Na szczęście, według synoptyków, następne dni będą spokojniejsze i te prognozy się sprawdziły, bo ponoć po burzy zawsze wychodzi słońce. Proszę państwa, prawda jest taka, że niby robimy ten dziennik, ale myślami podobnie jak państwo jesteśmy z tobą, Danusiu. Teraz sport i pogoda, więcej aktualnych informacji na naszym portalu tvrepublika.pl. A już za chwilę będę rozmawiał z naszymi gośćmi. Dzisiaj Wojciech Skurkiewicz, Prawo i Sprawiedliwość, i Konrad Berkowicz, Konfederacja.